Siema, z tej strony Gaspatio i witam was wszystkich serdecznie w drugim materiale z gry Little Nightmares 2. Ostatnio pokonaliśmy dość grubo naszego strzelca, jego praktycznie własną bronią. Znaleźliśmy również dubeltówkę i strzeliliśmy mu w łeb. Jak widzicie, zdjąłem też mono ten cały żółty kapelusik, ponieważ stwierdziłem, że warto jeszcze popatrzeć na postać w naszej oryginalnej formie. No i cóż, teraz naszym zadaniem jest tutaj zepchanie tej oto kładki, a raczej kawałka drzwi do wody, jak nam sama magierka zasugerowała, a jednak to nie jest kawałek, tylko po prostu była część zamoczona. No i proszę, jak ślicznie. Choć nie wiem, czy w taki sposób nie zatoniemy, zwłaszcza że oboje jesteśmy na tej połowie konkretnej. Nie powinno być problemów. Pytanie, dokąd płyniemy? Tle tylko i wyłącznie mgła i odrobina wody. Ale bardzo prawdopodobne jest to, że zaraz jakiś ląd nam się wyłoni. Widzę jakąś butelkę? Czyżby z listem? Nie wiem, czy nasze postacie są tą rzeczą zainteresowane. Chyba nie bardzo. Ale widzimy tak naprawdę coraz więcej. To jest telewizor? Chyba tak, te dźwięki tylko na to wskazują. Lepiej nie wskakiwać do wody. O, kolejny. Jakby nie patrzeć, zaraz po rozpoczęciu rozgrywki też mieliśmy jeden telewizor, który zgasł zaraz po przebudzeniu naszego bohatera. Więc to na pewno będzie miało coś na rzeczy. Samopis gry świadczył, że naszym celem będzie powstrzymanie czegoś w tym rodzaju. No ale nic, obserwujemy dalej. Muzyka nam się nasila. Nasza postać wstała, więc tu się coś wyłoni. Tutaj musi się coś wyłonić. Wow. Aż sobie zrobię zrzut ekranu dosłownie. Te budynki się usuwają tutaj. Wow. Niesamowicie to wygląda, trzeba przyznać. Jednocześnie upiornie i fascynująco. Dopłynęliśmy na ląd, słuchajcie. Pora więc odkryć nieznany ląd. A ty idziesz? Dawaj, zapierdzielamy. Zobaczmy, jak to będzie się prezentować. Mamy wkopane telewizorki w piasek kolejne. A, jak skoczę, to ty się nie puścisz. Myślałem, że skoczysz ze mną. No dawaj, nie uderzaj się już. Dobra, spierdzielaj. Po tym bym mógł wejść? No raczej nie, skoro mamy tutaj drzwi dosłownie otwarte. Ty kim jesteś? Okej, to było dziwne. Nie wiem, czy jest to forma znajdźki, czy raczej coś, co miałoby nas jakkolwiek przestraszyć. Okej, przedostaliśmy się do jakiegoś pomieszczenia. Kolejne ptaszki. Jakieś ubranie. Dosłownie wiszące w obudowie. No nic. O kurcze. Przedostaliśmy się do jakiegoś miasta. Ewidentnie jakieś witryny sklepowe. Bucik. Chcecie na sprzedaż? Nie, to nie. Pytanie, gdzie ja mam się dokładnie dostać, bo tutaj mogę przejść tu. No dobra, na razie zobaczmy. Znając życie, ta głębia jest i tak tylko tłem. Jakiś barek? Najwidoczniej.
to co, zaplecze? O, tutaj już chyba niezbyt przyjemne rzeczy się działy. No dobra. Zobaczmy. Chodź lepiej ze mną. Będzie bezpieczniej. No, tutaj tym bardziej będę potrzebował twojej pomocy, moja sługusko. Dzięki wielkie. Wszędzie pełno tych telewizorów, dosłownie. Ty przejdziesz? Nie, muszę sobie tutaj poradzić chwilę sam. I wpuścić naszą ziomalkę. Tak, tak, słyszę. Ja wiem, co mam zrobić, co do mnie należy. Nie wiem. Chyba jednak lepiej będzie, jak nie będę się odzywał. Dobra. Co ja tu miałem zrobić dokładnie? No na pewno muszę na tym zawisnąć. Tyle wiem. O, właśnie. Skopa. Muszę to na dół dać i wywali mnie do góry, nie? No właśnie. Zarąbiście. Teraz się rozhuśtaj. Ło, jest. Wspaniale. Słyszę. Dawaj. Gotowa? Oh shit. No to jeszcze wyżej. Dalej lecimy na dwa fronty, widzę. Świetne jest to, że jednocześnie widzimy tą bohaterkę, jak ona tam razem z nami coś robi. I ty mi pomożesz, tak? Łop. Super. Ale współpraca. To by było całkiem ciekawe na koopa. Aczkolwiek twórcy raczej nie przewidują czegoś takiego. To może wyjść na dobre, że tak nie przewidują czegoś takiego. Nigdy nie wiadomo, jakby to działało. Ja mogę chyba iść tutaj, gdzie ona była. To są jakieś ewidentne znajdźki. Ja widzę, że te dzieci stoją przy tych telewizorach zawsze. To może nam sugerować coś jak najbardziej. Zwłaszcza, że tutaj te telewizorki będą się pojawiać najprawdopodobniej bardzo często. Ja pierdziele, co to jest? Jakieś ciuchy dosłownie bez człowieka. Nasz para w drzwiach. Co się dzieje? Mam do tego podejść? Widocznie. O kurde. To ten tunel z początku. Ja spierdzielę. O. Myślałem, że mogę uciec od tego, ale chyba raczej nie. Biegnę w jakimś slow motion. Dobra, biegnijmy przed siebie. Kurde. Co tu się porobiło, słuchajcie? Pojęcia dosłownie nie mam. Zmierzamy więc przed siebie. Przez to okno najprawdopodobniej. Naprawdę ciekawi mnie kwestia tych wszystkich transmisji, czy jak to nazwać. Nie wiem, najprawdopodobniej coś zbliżonego właśnie do takiej nazwy. Strasznie mnie też interesuje, jak to się będzie miało do miejscówki z pierwszej odsłony cyklu, czyli do demo całej paszczy tego statku, w którym znajdowała się nasza Six. Bo jakby nie patrzeć tutaj, przynajmniej obecnie nawiązań do czegoś takiego nie widać. Czy ja muszę to ciągnąć dalej? No raczej chyba nie.
Bo widzę, że tu mamy przejście przez siatkę. Że zajmijmy się po prostu tym. O mój Boże, czy to jest szkoła? To jest jak najbardziej szkoła. Szkoła nie wróży nic dobrego. Może tu zostaniemy, się pobujamy, nie wiem. Albo nie wiem, pogramy piłką, chcesz? Nie? Okej. Tutaj mamy jakieś wejście. Jak zwykle od dupy strony, nigdy normalnymi drzwiami nie wejdziemy. A nie, przepraszam, wchodziliśmy normalnymi drzwiami już w tej grze. Zdążyliśmy już wykonać takie coś. No ale nic, wchodzimy tutaj po tym. Jaką tam mamy godzinkę? Się wydaje, czy... Się wydaje, czy ta wskazówka jest jakaś... zwalona. Tak jakby wskazywała trzy miejsca. Jakiś obraz. Nie wiem, czy ta postać na obrazie nie była już w jakimś dodatku do części pierwszej, przynajmniej tak mi się kojarzy. Dokładnie w ostatnim DLC, The Residence. O właśnie, teraz tym bardziej coś mi się tutaj kojarzy. W każdym razie użyjmy tego. Nie wiem, czy to dobrze, że zgasiliśmy światło, ale mam nadzieję, że nie będę żałował tej oto decyzji. Najwyżej się zesram. Tu jest światło, więc tu idę. Piłka. Kolejna. Czy to piłka lekarska? Patrząc na to, jak się toczy, to chyba tak. Co ty robisz? Co ty robisz? Czemu wziąłeś klocka? Po co ci klocek? Wód? Nie mam pojęcia. Momencik. To musi nam coś sugerować. Tu jest w ogóle... Moment. Nie, tu nie wejdę. O! Chwila. Mogę zabrać? Mogę zabrać. Teraz wypadałoby się zastanowić, po co nam ten klocuszek jest. Może wyjdziemy stąd? Zobaczymy. No bo tutaj nie ma żadnego przejścia. Nie może to też chyba być jakaś kostka elektryczna, czy coś w tym stylu. Przynajmniej mi się nie wydaje, żeby... What? Aha. To wszystko wyjaśnia. Dzięki. Znowu te przekreślenia. W dodatku mamy... No okej, może zaraz. W dodatku mamy tu jakieś te krzesełko do karmienia dzieci. To nam może też wiele rzeczy wskazywać i zmuszać nas do interpretacji. Raczej zachęcać po prostu. Kurde, możesz poczekać. O, dawaj. Tak lepiej. Szkoda, że w dalszym ciągu nie mamy jakiegoś światła, bo jakby nie patrzeć, jest tu coraz ciemniej. Coś słychać chyba. Mam nadzieję, że coś przyjemniejszego niż wcześniej, ale nie wiem, na co ja próbuję w tej grze liczyć. To nie jest zbyt możliwe. Okej. Tu chyba mogę w miarę bezpiecznie sobie przejść na dół. Jeżeli macie jakiekolwiek pomysły na teorię odnośnie tego, co dzieje się w danym odcinku, to jak najbardziej zachęcam do tego, by pisać swoje teorie w komentarzach. Najlepsze będą rzecz jasna nagradzane serduszkami i będę na nie odpowiadał według własnych opinii i tego, co sam sądzę na temat danej teorii. Także chętnych jak najbardziej
jak najbardziej zachęcam do pisania teorii. W takiej szkółce to ja bym się nigdy nie chciał uczyć. Ciekawe czemu. Ja nie wiem. Ale dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że każda szkoła, do jakiej kiedykolwiek chodziłem, była chyba jednak normalna. Choć może i pozory mylą. Kiwie. To było niespodziewane. Nie wiem dokładnie, co uaktywniło też tą pułapkę. Czy ta deska, czy ta piłka? Ta deska. Dobra, wystające deski. Musimy zwrócić uwagę na stające deski. Już myślałem, że tutaj też coś wystawało. Tam był jakiś dzieciak. Bądźmy lepiej ostrożni, nie wiadomo, jakie ma intencje. Idziesz? Idziesz. Dobra, super. Te szafki wyglądają, jakbyśmy się mieli chować w nich prędzej czy później, także... Spoko. Uniknąłem tego nawet nieświadomie, tyle powiem. Pinokio, czy to ty? Ziomeczek ewidentnie przypomina mi Pinokio. Drzwi się otwierają? Otwierają. Ją się. Ja pierdziele. Dzikusy jakieś. Nawet mnie nie wpuszczą nigdzie. Nie wiem, czy jest opcja, żebym ja tu cokolwiek ogarnął. Więc chyba będę musiał się przejść. Siema. To nie było miłe. To naprawdę nie było miłe. No nie, zaczynam tutaj. Ale syf. Dobra, faktycznie wystawała tutaj deska, więc mogłem spojrzeć jakkolwiek na otoczenie. Znowu się nie wykazałem swoją inteligencją. Lecimy tędy. Nasza pomagierka jak zwykle sobie chyba radzi. Radzi sobie i tak najbardziej. O kurczę. No. Te pułapki to są jak najbardziej troll pułapki, powiem wam szczerze. Teraz nawet nie do końca wystawała ta deska, to jest ciekawe. Mogę tego użyć? Nie wiem. Dobra. Czy ja mogę normalnie na to wskoczyć jak ona? Mogę. Siemka. Lecimy przed siebie. Ta kamera mi się nie podoba. Te dźwięki również. Ja sobie wezmę. Czyli to tak było. Tak miało być. Ja myślałem, że to było, że to game over był. A tu proszę bardzo. Siema. Jak się teraz czujesz? Ja świetnie. Najwidoczniej straciliśmy naszą pomagierkę na chwilę. Skąd ja mam wrażenie, że któryś się obróci, albo że to się łapie? Okej. Pod stolik. Pod stolik. Dobra, zaczynamy tutaj, ale nie będę tego wycinał, bo nie chce mi się. Tak jakbym to teraz musiał zrobić, nie?
Siema. Nie ma to jak urządzić naszych koleżków. Na razie. Naprawdę gra zachęca tutaj do sprawdzania otoczenia, żeby się tak nie wywalać każdą pułapkę jak ja. Bierz te wiadro, kurde. Oddawaj mój młot. Dzięki. Aczkolwiek czy... Już go chyba nie użyję. Już go chyba nie użyję, bo muszę się przedostać przez tą dziurę. Ajajaj. Mogę to otworzyć? Mogę to otworzyć. Ale raczej niczego stąd nie podniosę, także... Jeden kij, tutaj kluczyka potrzebujemy. Ale dźwięki, ja pierdyle. Tutaj też jakiś papier toaletowy, naprawdę. Jakaś szatnia. O nie, czy tam jest sala lekcyjna? Ja pierdziele. To jest sala lekcyjna. Ja poczekam. Mam rozumieć, że ławki to jest nasza bezpieczna sfera, w której mogę się jakkolwiek dobrze czuć. Kiedy ona się obraca, nie? Tak. Ale wyglądasz mi na typową kosę z matmy. Tylko taką kuźwa dwukrotnie posraną. Dobra, dobra. Ty się tam namyśl, kogo bierzesz do tablicy. Zapisz kolejny syf, a ja idę dalej. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że mnie nie zauważy, jak tak stoję, bo jednak... Kurwa, zauważyła mnie. Ja pierdzielę. Czy to ma w ogóle sens, pieprzanie przed nimi? To nie ma sensu. Jak pierdyknęła w biurko, jak mnie zobaczyła, kurwa. Wywołała mnie do tablicy. Ja pierdzielę. To było... Mega creepy. Nawet się trochę przestraszyłem, bo niby miałem tą myśl, że ona mnie może dojrzeć. Ale kuźwa. Myślałem, że mimo wszystko może się uda ukryć jakoś przed nią. Czyli zrobię to tak. Od razu jak się obróci, zapierdalam. Zapierdalam do tych drzwi, bo myślałem, że ta ścieżka będzie dalej mimo wszystko. Dobra, dobra. Dobra, idealnie. Oh shit. No to chyba i tak czeka nas możliwość schowania się. O ja pierdziele. Nie no, takiej nauczycielki to chyba nie miałem. Nie miała chyba takich możliwości. Dobra. Otworzyły nam się, kurna, drzwiczki. Zaraz, a klucz? Bierz klucz. Po to, żeś tu przylazł, nie? Dobra. Do tej windy trzeba zapieprzać teraz. Ja pierdzielę.
Co ty robisz? Czemu ty wychodzisz w ogóle, kretynie? Jak patrzy, czy ściąga? Ja pierdolę. A taka zadowolona idzie, takiej się kurna podoba. Zamknij pysk. Chyba dobrą ścieżką mniej więcej staram się. Co ty robisz, Mono? Czemu on czasami idzie mi jeszcze kawałek? Nie, 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 nie. Trochę niekomfortowo się czuję, kiedy gapisz się w stolik, pod którym stoję. Wypierdalaj. Nie wiem, czy to było kichnięcie, czy co. Zobaczmy, gdzie pójdzie. Udało się? Spieprzam stąd. Przeżyłem. Przeżyłem. Nie na długo, ale przeżyłem. Zajebiście. O kurde, słuchajcie. Ale akcja. Ale szkolna akcja dosłownie. Szkoła terroru. To było. No nie no. O kurde, masz czapeczkę Noma i pełno oczu. Pełno oczu. Dobra, tam coś leży. Tam coś leży, ale on się pewnie zorientuje, zanim ja to wezmę, nie? Bo on nie jest taki głupi, jak może mi się wydawać. Chociaż... No ładnie rysujesz, ale no skup się na tym póki co. On jest na sznurku. Ja pierdzielę, no jak to? Głupi kretyn. Dobra, robimy go w bambuko. Aha, gra mi każe. No właśnie. Siema. Jakkolwiek nam się udało załatwić sprawę. Znowu rozpierdzielamy niczym psychol. Drewniane przejście. Spoko. No i co dalej? Ej, więcej czapeczek Nomów. Kolejne puszczanie oczka, jeżeli chodzi o część pierwszą. Bardzo mnie to oczywiście cieszy. Ja znowu słyszę jakieś... To badziewie mnie nie opuści. To badziewie pierze po dupsku jakiegoś... pojeba z oślej ławki. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Mogę to wziąć, nie? Więc chyba... Chyba mogę tutaj się uchronić przed chowaniem. Mogę chyba od razu iść sobie tutaj na górę jakoś ładnie. Ciekawe, czy ją też zabijemy. Ja bym chętnie to zrobił, nie pogardziłbym takim... Kim czymś. Dobra, czy tutaj cokolwiek może się udać znaleźć? Nie, nawet tam ono nie wejdzie. Aha, bo tu się można schować. Tylko nie wiem. Nie wiem po co. Nie wiem. Może jakiś sekret jest do znalezienia? W każdym razie ja chcę popchać to.
tylko teraz... Spieprzaj. Boże, dobra. Super. Mam nadzieję, że nie wsadzi tej swojej pustej łepetyny tutaj. Oho, ale widzę, że gdzieś tutaj się przejdzie. Mogę prawym analogiem sobie poobserwować, gdzie ona mniej więcej jest. Ja muszę tutaj spaść, się nie zabić. Jako, że tu przejścia nie widzę... Aha, dobra, książka. Jako, że tu przejścia za bardzo nie widzę, no to tędy będziemy sobie zmierzać. Tylko... Nie. Nie, to tak nie działa. Nie wiem, czy ja wyleciałem poza grę. Zresztą, co mnie podkusiło, żeby tam iść, skoro ona tam sobie chodzi gdzieś, nie? No, no super, idź do zagrożenia, idź się zabić. Od razu najlepiej. Kurde, no mordo, no jakby inaczej. Sprawdźmy, czy mogę w ogóle przesunąć to. Czy gra mi daje taką możliwość? No niestety nie bardzo. Więc... Tak, też... O! Wejdziesz? Nie wejdziesz. Masz dwie lewe ręce. Pomyślmy. Co ja ma... Co to jest za książka? Bo to wygląda tak, choćbym mógł to... O, mogę to przesunąć. Jednak. Spoczko. Bardzo mnie to cieszy, bo teraz wejdę tam. Super. Ja pierdzielę, no. No niedobrze. Choć ona chyba... Jest! To co, następny odcinek z kamerką? Mogłem się tego spodziewać. Nie! Jakie to kurestwo jest szybkie! Jakie to gówno jest szybkie, jak to na pomyłki mi nie pozwala w ogóle. Ja pierdzielę. Co za syf. Dobra. Tu się łapie. Jezu. Dobra, mogę tak. Stoi tam. Jakim cudem ty już tam jesteś, kuźwa? Kurestwo walone. Kurwa. O kurwa. Zostaw mnie. Ja pierdzielę, naprawdę. Ale to jest zryte. Dobra, jakbyś... Idź, no, idź, 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 proszę, proszę. Zostaw. No i gdzie się tam jeszcze wpieprzasz tą swoją... O kuźwa mać, no. Co za wredne babsko czepialskie. Dobra, zamknęła drzwi za sobą, może mnie już nie usłyszy. Pytanie, gdzie ja mam iść? Nie wiem, tutaj za bardzo nie widzę, ale może tu mam iść? Nie,
Jest tu wejście, ale takie trochę nie dla mnie. No bo te drzwi to, no, to chyba nie warto się tam zagłębiać w to otoczenie. Tutaj też nie do końca widzę, żeby cokolwiek można było osiągnąć. Chyba, że się mylę. Tutaj tym bardziej jest puściutko, słuchajcie. Troszkę ciężko powiedzieć, co teraz. Dobra. Coś chyba ogarnąłem. Tylko pytanie, co? Mogę to przesuwać. A mógłbym... Mógłbym. Tylko nie mów mi, że ty naprawdę chcesz korzystać z drzwi, którymi wlazła przed chwilą ta sieka. Naprawdę. Naprawdę aż tak lubisz tą swoją panią mimo wszystko, że... Nie dasz mi złego słowa powiedzieć. No i oczywiście, że wlezie tutaj jak ostatni kretyn. Jeszcze niech se tam wyskoczy, tam gdzie się palą Żydzi. Bo czarny dym leci. Kurde. Pełno zjaranych książek, czyli jednak nie Żydzi. Ja no, przepraszam za moje niemile nastawienie. To był cień, ja myślałem, że... O nie. Klucza potrzebujemy. Potrzebujemy klucza, tylko skąd ja mam go wyczasnąć? No do góry oczywiście trzeba będzie się przejść. Aczkolwiek jako, że mamy zapis na tych schodach, to będzie, moi drodzy, na tyle w tym materiale. Czekajcie na kolejne, mam nadzieję, że seria się wam na aktualny moment podoba, bo ja jestem grą absolutnie zaciekawiony. Także to by było na tyle, trzymajcie się ciepło i do następnego materiału. Na razie.